Ależ to są przyjemne dźwięki. Mambo de Chocobo. I dzisiaj zapytałem fantastycznych deweloperów podczas takiego spotkania w Lublinie, gdzie tworzy się gry wideo, co oznacza słowo Chocobo i co oznacza tak naprawdę słowo Chocobo GP. Co to jest za gra i dlaczego warto po nią sięgnąć i czy naprawdę ma sens w ogóle kupowanie gry Chocobo GP? Przecież to jest swój nowy, ulubiony i nikt nie wiedział, co to może być. Dlaczego twórcy nie nazwali tej gry Final Fantasy Kart Racer? Nie mam pojęcia. Tak jakby się w tej grze ścigało tylko i wyłącznie szokobosami. Gdzie ludzie kojarzą szokobosy, jeżeli grali w serię Final Fantasy VII? I nawet dzisiaj pytałem tych, którzy wiem, że grali, to nie pamiętali nic o szokobosach. Jak można szokobosów nie pamiętać? I do tego GP nie dla każdego oznacza Grand Prix od razu. Ale tak, szokobo no Grand Prix to tak naprawdę Final Fantasy Kart Racer. Tak się to powinno nazywać, żeby ta gra się sprzedała. Nie wiem, czy ta gra się sprzedała, czy ludzie rzeczywiście rzucili się mocno na ten tytuł, ale... Chcę wam opowiedzieć troszeczkę na temat tej gry, bo graficznie wygląda naprawdę pięknie. Na ekranie dzieje się dużo, aż za dużo, aż bolą oczy chwilami. Gra działa w płynnych 60 klatkach na sekundę. Do tego ma split screen i tutaj minus. Tylko i wyłącznie podziałka jest na dwa. Szkoda, bo jestem przyzwyczajony do tego, że w Mario Kart nawet na 4 osoby mogę sobie pewnie zagrać. Dlatego wygląda lepiej, bo nie chcieli dzielić potem na 4. Bardzo prawdopodobne. Zacznę od superlatyw. Czyli od tych takich świetnych plusów, bo gra ma ich naprawdę dużo. To nie jest tak, że każda z naszych postaci wsiada do jakiegoś samochodu, bo na przykład Chocobo, z którego teraz niektórzy oglądają, ma na swoich nogach takie motocykle, które są w formie jego łyżworolek. Łyżworolki w ogóle, jakie piękne słowo. W ten sposób się porusza. Każda z postaci, która pojawia się w grze, ma zupełnie inny transport, że tak to ujmę. Ale to, co mi się strasznie podoba w odróżnieniu do Mario Kart na przykład, każda z postaci ma swojego specjala, takiego ultrasa. I każdy jest inny i każdy robi zupełnie co innego. Niektóre są defensywne, niektóre są ofensywne. Niektóre powodują, że nasza postać jedzie po prostu szybciej. Niektóre powodują, że jeszcze lepiej skręca. Co się bardzo przydaje w tej grze, uwierzcie mi, bo plansze to jest tragedia i odejmę za to 1 000 000 punktów chyba. A czy nie jest tak przez to, że wszyscy grają tą samą postacią? Bo zakładam, że pewnie są, które mają obiektywnie lepsze skille. Prawdopodobnie tak jest, ale jestem w szoku, że tych postaci jest aż tak wiele. Nie podam konkretnej liczby, ale myślę, że powyżej 25 możemy spokojnie wybierać. Ponieważ oprócz samych szokobosów, jak głupia nazwa gry wskazuje, bo tam nie ma samych szokobosów, są także summony prosto z Final Fantasy. Czyli to są te postaci typu Ifrit na przykład, czy Shiva z Final Fantasy VII, które summonujemy, żeby móc naparzać przeciwników naprawdę niesamowitą mocą. I to są postaci grywalne w tej grze, dzięki którym możemy jeździć sobie po prostu po naszych fantazyjnych planszach. Można grać Cloudem Strife'em między innymi. O, widzę, że Ramu nawet jest taką postać, którą można jeździć. Naprawdę to jest niesamowite, okay. Bo myślę, że fani Final Fantasy byliby w niebo wzięci, gdyby wiedzieli, co to jest za gra. Ale kiedy wydajesz grę i nazywa się Chocobo GP, to naprawdę to tak jakby Mario Kart nazwać Daisy Tire Game. No to jest dosyć ciekawe, bo na przykład... Oponiarska gra z Daisy. Teraz wydają grę, która nazywa się Stranger of Paradise. I o czym to jest? A Final Fantasy Origin. Aha. Czyli tam przynajmniej upchnęli, wiesz, z tyłu Final Fantasy, tutaj nawet nie dali nic pod tytule. Nic, naprawdę. Ja wiem, kim jest Chocobo i rozszyfrowałem to GP, ale późno. I naprawdę na początku zero zainteresowania z mojej strony było, a uwielbiam takie gry typu kart, jakieś Garfield, Nickelodeon, kart. Właśnie tak słowa dalej. Kart, to jest dziwne, że zabrakło słowa kart, prawda? Tak, GP. No, a może nie można użyć? Chociaż nie, bo powstały różne gry, które oczywiście używałem. Oczywiście, że tak. No, właśnie tak jak mówię nawet ostatnio, czy ten Garfield kart, czy Nickelodeon. Wracając do samej gry, więc postaci są naprawdę świetne, bardzo mi się podobają także ich wehikuły i podoba mi się to, że każda postać ma swojego własnego ultrasa. Podoba mi się to, że wiem, po co zbieram daną walutę, tam są takie odłamki. W Mario Kart też mamy monetki, tylko te monetki po prostu się zbiera i dostajesz informację, no teraz to ci stać i sobie odkryłeś właśnie dodatkowe śmigło do swojego samochodu. Doskonale. A tutaj zdobywasz kolejne levele i dzięki temu specjalne tak zwane tikety, które możesz wymienić na to, co chcesz w sklepie. Więc po prostu kupujemy w sklepie rzeczy, które są nam naprawdę potrzebne, więc tutaj rzeczywiście słyszałem, że ten sklep jest trochę kontrowersyjny z tego, co... Trochę.
A, czyli przejdź do tego jeszcze, okej. Oczywiście, że tak. To okay. Możemy nawet... To ja jeszcze nie, jeszcze, a propos gameplayu. A propos gameplayu, bo gameplay jest tutaj najważniejszy. Słuchajcie, poczujecie się bardzo dobrze, bo tak jak na przykład Sonic Sega All-Star Racing średnio mi się podobał, bo jednak ten gameplay był jakiś taki nie Mario Kartowaty, to tutaj wszystko gra dobrze. To znaczy, Mario Kart ustanowił taki standard, że jeździmy driftem w tych grach, lewo, prawo, im dłużej sobie tam trzymamy ten drift, większe iskry wychodzą nam spod opon i dostajemy na zakręcie dopalacz, dzięki któremu rzeczywiście możemy zdobywać dużo lepsze czasy i coraz wyższe miejsca. I to jest super i to samo jest tutaj. Tyle tylko, że powinni wyrzucić z firmy produkującej tę grę osobę, która planowała levele. Levele są koszmarne i tragiczne. Mateusz, zadam ci pytanie. Co jest najważniejsze w grze wyścigowej? Taka najprostsza odpowiedź. No, trasy? Żeby jeździć. No to też by się przydało, a tutaj ale... w wielu miejscach nie jeździsz, tylko stoisz. Ponieważ a... hamulec zatrzymuje cię do zera od razu. W ogóle hamulec, kto używa hamulca w Mario Kart, tak. grach karcianych, że tak mówię, kartowych. Ale dwa, dotknięcie planszy powoduje, że się zatrzymujesz natychmiast. Poza tym są wystające elementy, które zatrzymują cię natychmiast. I poza tym plansze są tak zrobione, że spadasz z tych plansz, przez co nie jedziesz. A ty chcesz jechać, ty chcesz pokonywać zakręty, ty chcesz czuć emocje, czesząc kolejne wysokie dobre noty i pokonując kolejnych przeciwników. Tutaj tak nie jest, ponieważ ktoś wpadł na arcygłupi pomysł, zróbmy planszę, gdzie w każdej będzie nawalone zakrętów 90 stopni. Bo czemu nie? Bo pewnie ktoś pomyślał, pewnie będą i tak jeździć driftem. Ale nie da się jechać driftem, bo non-stop uderzasz o te ściany, bo zakręty są 90 stopni. To brzmi jak plansza, jak gra robiona pod tych, którzy będą idealnie jeździć. Tak, ale nie mają okazji się nauczyć, bo się frustrują chyba tak z tego wychodzi. Albo grają na beginnerze, jak to moja 6-letnia córka i nie wie, że tutaj jest taka mechanika, że możesz jechać driftem i po prostu... Po prostu jedzie, no ale nawet teraz na gameplayu widzieliśmy, jak było uderzenie o ścianę. Często te uderzenia, zdarza się, że cię odbije, ale bardzo często jest tak, że się po prostu zatrzymujesz przy ścianie i nie jedziesz i to jest bardzo frustrujące niestety. A może najpierw zrobiono levele pod taki normalny model jazdy dla dzieci? Aha. A potem dodajmy drift jak w Mario Kart. Nie wiadomo. To by było super. W każdym razie tak, plansze są bardzo frustrujące i kiedy chcecie być pierwsi, szczególnie na poziomie Master, bo dla tych, którzy grali kiedykolwiek w Mario Kart, a ja grałem we wszystkie części, od razu odpaliłem oczywiście Master, no to jest dziwnie. Albo jedzie się za szybko i właśnie dlatego nie wyrabiamy się na zakrętach, ale słuchaj, ja ostatnio jak odpaliłem Grid Legends i zauważyłem, że jadąc na pełnej, wciskając hamulec, dając gaz, zarzuciło mi tył, a ja po prostu tak, ktoś tak świetnie zrobił tamte levele, ja po prostu się idealnie zmieściłem w zakręcie i miałem czystą satysfakcję. Tutaj tej satysfakcji brak. Zakręty 90 stopni, no daj rzesz, spokój. To bardzo negatywna rzecz, ale jest też jeszcze jedna pozytywna, z której też Mario Kart mogłoby, a nawet widzieliśmy teraz, jak się postać zatrzymała, bo po co jeździć w grze wyścigowej. To, co powinno zrobić Mario Kart zdecydowanie, bo troszeczkę stagnacji zobaczyliśmy w tej grze, to zabawa power-upami. W tej grze widziałem najlepszy power-up w kartowych grach, jakie istnieją. To jest portal. Portal, który wyrzucasz przed siebie, tak jak w grze portal i... kiedy wjeżdżasz w niego, drugi portal jest dużo przed tobą i po prostu się szybko przemieszczasz. Ale kiedy widzisz, że ktoś przed tobą rzucił taki portal, ty nadal możesz z niego skorzystać, czyli power-up nie jest tylko dla ciebie. I co ciekawe, jeżeli wjedziesz w niebieski, no to wylądujesz w czerwonym, który jest przed tobą. Ale jeżeli komuś nagle wrzucisz taki portal i przed nim pojawi się czerwony, to kogoś cofnie. Genialne! Bardzo fajne. No genialne. Tak, to jest, Mario Kart potrzebuje właśnie świeżych, zupełnie świeżych power-upów, bo to jest... Szczególnie, że możemy tutaj sobie stakować power-upy. Czyli jak bierzesz, tam masz różne rodzaje tych takich jaj, które znajdują się na planszy. I jak weźmiesz trzy takie same, albo jedno takie królewskie, że tak to ujmę, to masz po prostu pierwszy, drugi i trzeci poziom danego power-upa. Okay. I wtedy naparzasz w zupełnie inny sposób. Odległość między portalami jest dużo większa, dzięki czemu będąc na szóstym miejscu stawiasz portal i nagle jesteś już na mecie. I to jest naprawdę świetne. Tylko boję się jednej rzeczy, że gra jest nastawiona na spamowanie power-upów jeden za drugim, plus jeszcze używanie ultra naszych mocy, a nie jest nastawiona na jazdę, a przecież to teoretycznie gra wyścigowa, choć z drugiej strony tytuł tego nie mówi. Nie wiem, co mam myśleć o tej grze. Chciałbym, żeby była świetna, ale przejdźmy jeszcze do sklepu, który jest w tej grze. Otóż mamy tutaj mikrotransakcje do tego jeszcze wszystkiego. I to gra jest płatna, tak? Gra jest płatna. Znaczy, tak mi się wydaje. Tak, to tak. Tak, nie, jest płatna. Tak ma nie, jest płatna. Natomiast mamy tam kilka walut, niektóre możemy kupić za normalne pieniądze. Tak, 190 zł kosztuje tak tylko. Okej, okay. Niektóre możemy waluty zdobyć po prostu, a niektóre tak wolniej zdobyć, kupując Battle Pass, czy jakby tego nie nazwać. Czyli typowa taktyka
możesz to zdobyć grając. Ale podświadomie ci się włączy takie, że jednak warto wydać pieniądze. Tak, no bo każdy chciałby grać Claude'em, a Claude jest na 66 levelu tego Battle Passa i chyba bez wykupienia tego Battle Passa to nawet go nie odblokuję, bo może zdobywasz jakieś nagrody, ale lepsze nagrody są jak wykupić ten Battle Pass. Co prawda ten Battle Pass uruchomiłem grając po prostu, natomiast no, jest jeszcze opcja grania po sieci właśnie w to słynne Chocobo GP, to jest taki tryb Grand Prix, gdzie po prostu ścigamy się w sezonach jak gdyby z ludźmi na całym świecie, no i dzięki temu też odblokowujemy zupełnie inne nagrody. Ma to potencjał, nie powiem, że nie. Naprawdę ta gra wydaje się być świetna. Gdyby nie te plansze, które są do załatania. Naprawdę, te zakręty 90-stopniowe są irytujące. Bardzo. Więc to odrzuciło mnie od tej gry. Jest story mode do przeklikania totalnie. Naprawdę was nie interesuje, co mówią do siebie te kurczaki, ale fajnie się jeździ. I dzięki story mode odblokowujemy tak naprawdę mnóstwo postaci, mnóstwo rzeczy też do sklepu, więc chce się go przechodzić, a po przejściu story mode mamy jeszcze dodatkowy story mode, więc naprawdę tego kontentu aż tak mało to nie ma. No pamiętajmy, że w Mario Kart nie ma nic. W Mario Kart masz... Też jest taki tryb jak w Mario Kart, czyli grasz po prostu cztery plansze pod rząd. A, i co jest jeszcze ogromną negatywną rzeczą, chociaż zastanawiam się, czy w Mario też tak nie ma, bo ja zawsze płakałem, że w Mario Kart nie ma licznika czasu w grze wyścigowej. I może tamte plansze też są takie krótkie, ale tutaj trzy okrążenia robisz w minutę pięć. Ta gra jest... Tu nie ma czasu na... Nauczenie się... Na to, żeby podjąć walkę i żeby zrobić coś konkretnego. Tutaj naprawdę jest spamowanie power-upów i liczenie na to, że jednak będziesz pierwszy. Często jest tak, że masz wrażenie, że jesteś pierwszy i czwórca, okazuje się, że jesteś ósmy, ponieważ wszyscy za tobą wykorzystali takie power-upy, że nawet nie widziałeś, że są przed tobą. I to też jest troszeczkę smutne. Mimo wszystko, to jest naprawdę kawał dobrej gry, poza tymi mapami. Kawał dobrej gry i myślę, że warto się zainteresować tym tytułem, szczególnie, że tak jak wspomniałem, niektóre power-upy, czy niektóre ulty tak zwane, czyli te ultramoce danych postaci, mogą być wykorzystane także przez postaci jadące za daną postacią. I to jest super. Warto zerknąć, jeżeli lubicie gry Mario Karto podobne. No tylko boję się, że się będziecie stresować i denerwować właśnie samymi mapami, ale wszystko jest do wyćwiczenia. Pamiętajcie, że zawsze i tak znajdzie się jakiś mały Azjata, który będzie i tak od was lepszy, nawet jak będziecie najlepsi w Europie, więc chyba nie ma co płakać. Spróbujcie Chocobo GP. Dla mnie mocne 6,5 na 10.